Jak stajesz oko w oko z tym dziwnym człowiekiem, nie sposób nie stanąć na baczność. On na przykład nie miał dóbr. On nie był człowiekiem przywiązanym do rzeczy, prawda? On był takim, no byśmy powiedzieli na świeże stosunki, abnegatem. Bardzo lubił grać w szachy, gdzie już potrzebował tylko jednego partnera. A potem stawiał tylko pasjanse. Każdą z kobiet pojawiających się w jego życiu Piłsudski traktował jako centrum swojego świata. Jego miłości były autentyczne, pełne pasji. On nigdy się nie poddawał. Poddał się raz śmiertelnej chorobie. Pamiętam, myśmy już mieli radio i rano nagle odezwały się dzwony wszystkich kościołów krakowskich, że to coś się stało, bo przecież to jest niemożliwe, żeby tak wszystkie dzwony. Moja mama płakała. To było przejmujące z punktu widzenia, że widziało się człowieka, który zawsze był pełen życia, prawda, martwego bez ruchu. Jakim człowiekiem był Józef Klemens, urodzony w Złowie na Wileńszczyźnie 5 grudnia 1867 roku? Jego ojciec, także Józef, w czasie powstania styczniowego został komisarzem rządu narodowego. Matka, Maria, pochodziła z litewskiego rodu Bilewiczów. Kto krył się za wizerunkiem rewolucjonisty, bohaterskiego naczelnika państwa, pierwszego marszałka II Rzeczypospolitej? To są fundamenty domu modrzewiewego, który był własnością Piłsudskich. To był piękny dwór, bardzo duży. A tam widzimy dąb. Dąb stoi w sypialni rodziców Piłsudskiego, gdzie Piłsudski się urodził. Ojciec Piłsudskiego był przedsiębiorcą, ale nieudany. Zaczynał wiele akcji, prawda, co w naszych czasach biznesmen, gdyby tak zaczął robić, to uderzył do szplejtowy, z mety. Bo roztrwaniał majątek i swój, i żony. Piłsudski to miał w związku z tym swój taki stosunek do ojca trochę na dystans. Ten przykład ojca nieudacznika odegrał rolę wychowawczą, rzecz paradoksalna, bo Piłsudski zrozumiał, że jeżeli coś postanawiasz w życiu, to trzeba doprowadzić do końca. Jest pewnym paradoksem, że ten silny człowiek polskiej polityki, bardzo często do Herkulesa porównywany nie tylko przez apologetów, wzrastał w cieniu matki i moglibyśmy powiedzieć, że był niemalże mamin synkiem. Ona była dla niego ważną osobą. Przekazała mu coś, co stało się jego motto na całe życie. Bo wydaje się, że z domu rodzinnego wyniósł taki przekaz, że ma być silnym mężczyzną, mężczyzną walczącym. Jeśli walczy, to jest silny. I z drugiej strony lęk przed słabością, czyli być może w jego domu rodzinnym nie było przyzwolenia na okazywanie słabości. Dowodzi tego nie tylko dokonana przez psychologa analiza filmów i fotografii, ale także analiza charakteru pisma Józefa. Grafologia dostarcza dziś intrygujących hipotez ujawniających dominujący wpływ matki na przyszłego marszałka. Być może próbował zadowolić, spełnić oczekiwania matki. To wytyczanie sobie nowych celów i zmierzanie do nich. Widać taki wyraźny motor napędowy. Wpłynęło to w taki sposób na jego przyszłe życie, że był pełen zahamowań w sferze emocjonalnej. Miał trudność z wyrażaniem swoich uczuć. Właściwie w ogóle eliminował tą sferę swojego życia. Ojciec Piłsudskiego był osobą no, nieco niepasującą do wyobrażeń matki o ideale mężczyzny. On czasami wręcz, myślę,
mógł być traktowany jako nieudacznik. On nie był typem mężczyzny zwycięzcy, raczej był tym mężczyzną przegrywającym, poddającym się. Być może syn miał być tym prawdziwym mężczyzną, tym, który walczy, coś osiąga, który odnosi zwycięstwa, który nie okazuje słabości. I być może właśnie w swoim dorosłym życiu Piłsudski starał się to zrealizować. To kościółek pod wezwaniem świętego Kazimierza w Powiewiórce. Tu 15 grudnia 1867 roku Piłsudski został ochrzczony. Oto właśnie z tej szczelnicy. A na tą szczelnicą widzimy metrykę chrztu marszałka. Tu było ochrzczone rodzeństwo Piłsudskiego, a było liczne. Seniorzy piłsudscy doczekali 12 dzieci. A był cały kolektyw rodzinny, więc było to wspólne słuchanie wierszy czytanych przez mamę, książek i wychowało się poczucie kolektywizmu, że wszystko można osiągnąć razem. I to potem się znalazło odbicie w działalności Piłsudskiego. Razem można wywalczyć Polskę, razem można Polskę niepodległą budować, a jednocześnie wychowało poczucie wzajemnej pomocy. Piłsudski odwiedzał kościółek i gdy pewnego razu przyjechał i spotkał tutaj swoją nianię z Złowa, chciał się jej odwdzięczyć, a niania była honorowa. I mówi: panie marszałku, miecz zapłacono w Złowie. To marszałek wziął ją na ręce i obniósł wokół tego kościółka. W szkole Józef był już wtedy ukształtowany jako taki fighter, gdybyśmy chcieli użyć dzisiejszego języka. I była to natura niesforna, posiadająca już w tym okresie czasu pewne zdolności przywódcze. W spójni to było takie szkolne, tajne koło. Piłsudski zaczął odgrywać rolę szczególną. To on, chociaż był młodszy, nadawał ton temu stowarzyszeniu, był po prostu energiczniejszy. W biografii Józefa fakty łączą się z legendą, wykreowaną często przez niego samego. Sporo w niej przemilczeń, bo wybitny strateg, polityk, nie chciał ujawniać słabości. Choćby tego, że słabo zdał maturę. Głównie na trójki zaliczył języki, na czwórki historię i matematykę, na piątkę religię. Józef wprawdzie studiował potem przez rok medycynę w Charkowie, ale wrócił jednak do Wilna. Tam, zamieszany w carobójcze przygotowania frakcji terrorystycznej Narodnej Woli, zostaje skazany na 5 lat Sybiru. Należy do przeciwników poglądu, że Piłsudski trafia na Syberię przypadkowo. To znaczy, to prawda, nie miał najmniejszego pojęcia, że jest maleńkim kółeczkiem w wielkiej machinie, która miała doprowadzić do zamachu na cara, ale świetnie wiedział, że robi coś nielegalnego. Świetnie wiedział, że naraża się policji, że wchodzi w konflikt z potężnym państwem rosyjskim. Nie spodziewał się, że za przysługę oddaną bratu i bycie przez kilka dni przewodnikiem dla nieznanego Rosjanina, którego oprowadzał po Wilnie, spotka go aż 5-letnie zesłanie na Syberię. Na Syberii znalazł klucz do rozwiązania sprawy Polski. Tym kluczem były karabiny. To nie był nowy klucz, kolejne powstanie, ale klucz polegał na tym, że te karabiny chciał dać robotnikom, a żeby robotnicy karabiny wzięli do rąk, trzeba im było najpierw dać kapitał Marksa. I kapitał Marksa, czyli po prostu socjalizm, miał być środkiem do upatriotycznienia robotników, do pozyskania tej silnej, mocnej grupy społecznej, mającej niewiele do stracenia, czyli zdeterminowanej do walki o niepodległą Polskę. Zetknął się Piłsudski z autentycznymi rewolucjonistami, właściwie z dwóch kręgów kontestujących cara. Wielki wpływ na jego osobowość mieli powstańcy, którzy na Syberii przebywali już od kilkunastu lat po powstaniu styczniowym, no i emigracja socjalistyczna i rosyjska, i polska. Piłsudski wraca
zupełnie innym człowiekiem z Syberii niż na Syberię wyjechał. Wyjechał no, takim nie do końca dojrzałym młokosem, wrócił już człowiekiem o ukształtowanych poglądach, to znaczy osoby kontestującej rządy rosyjskie w Polsce. Choć te 5 lat spędzone na Syberii ukształtowało w nim przekonanie, że nie chce być zawodowym rewolucjonistą. W piśmie widzimy wyraźnie, że Józef Piłsudski miał osobowość zdecydowanie ekstrawertyczną, o czym mówi pochylenie pisma w prawą stronę. Pismo jest bardzo pochylone, czyli człowiek bardzo spontaniczny. Szczególnie jest to widoczne w jego liście pisanym z Syberii. Widać chwilami despotyzm, szczególnie w tych latach młodzieńczych. Widać, że on tutaj chciał wyraźnie, by inni się mu podporządkowali. Piłsudski okrzepł na Syberii także jako mężczyzna. Pojawiła się w jego życiu tam pierwsza kobieta. Bardzo dobrze jest udokumentowana znajomość Piłsudskiego z Leonardą Lewandowską, ponieważ zachowała się na szczęście cała ich korespondencja. Widać z tej korespondencji, że taka że była to typowa młodzieńcza znajomość, fascynacja dwojga młodych ludzi sobą, taka bez reszty. Ta znajomość na Piłsudskim się nie odcisnęła. Zerwał ją w sposób dosyć łatwy. Zastosował taką dosyć typową męską wymówkę. Odchodzę od ciebie, bo nie jestem ciebie godzien. Z Syberii Józef wraca do Wilna w kwietniu 1892 roku. Brak mu zajęcia, które zaspokajałoby jego ambicje. Rok później zostaje jednak członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Wkrótce jej czołowym działaczem i wydawcą Robotnika. W życie Józefa wkracza Maria Skoplewskich-Juszkiewiczowa, jego pierwsza żona. Jej względy miał zdobyć w rywalizacji z Romanem Dmowskim. Związek z Marią Skoplewskich-Juszkiewiczową, kobietą niesłychanie atrakcyjną, w gronie znajomych określano jako piękna pani. Choć jak się patrzy dzisiaj na te fotografie, no to nie sposób jest jakby utożsamić się z tym poglądem. Te fotografie tego uroku, tej urody nie oddają, ale też rzeczywiście bardzo kobieta piękna, wielkiej inteligencji, silnej osobowości. Jeśli porównywać ją z tą pierwszą syberyjską miłością Piłsudskiego, no to całkowite zaprzeczenie tamtej młodej istoty. To silna osobowość, która nad Piłsudskim w pewnym sensie dominowała. Myślę, że ten emancypujący się Piłsudski pod każdym względem, nie tylko politycznym, ale też takim osobowościowym, chyba szukał pewnej ucieczki przed tą silną osobowością Marii w romans z kolejną kobietą swojego życia, którą poznał właśnie w ogniu rewolucji 1905 roku jako bardzo dzielną łączniczkę, to bojowną członkinię organizacji bojowej PPS, mówię tutaj o Aleksandrze Szczerbińskiej. Ta miała cechy właśnie Leonardy, całkowicie w cieniu Piłsudskiego, dopełniająca jego osobowość, całkowicie mu uległa, chociaż bardzo dzielna, z własną osobistą aktywnością i myślę, że między innymi dlatego ten związek był bardzo trwały i trwający do końca życia Piłsudskiego. Te dwie kobiety w pewnym momencie jego życia pokazują bardzo dobrze, co tak naprawdę działo się w jego duszy. Z jednej strony mamy żonę Marię, która właściwie symbolizuje matkę, jest osobą bardzo ważną. Nie odchodzi od żony, wręcz przeciwnie. Ona daje mu poczucie stabilizacji, ona nadaje też poczucie sensu, tak jak matka. Z drugiej strony pojawia się Aleksandra, symbol tej prawdziwej, namiętnej miłości do kobiety. Józef wyznaje miłość Aleksandrze po 8 latach małżeństwa z Marią. Od 1907 roku równolegle utrzymywał te związki. Mieszkał z Marią jeszcze przez 7 lat. Nie chciała dać mu rozwodu. Dopiero gdy zmarła w 21 roku, ożenił się z Aleksandrą. Mieli już wtedy dwie córki, Wandę i Jadwigę. Dlaczego równolegle te dwa związki? Bo tak w życiu jest, kiedy mężczyzna poznaje kobietę, do której czuje namiętność, odchodzi od swojej matki, ale przecież nie przestaje jej kochać. Piłsudskiemu zajęło trochę czasu dokonanie wyboru, chociaż właściwie tak naprawdę życie za niego wybrało. On nigdy nie chciał zrezygnować z Marii. Aleksandra była po prostu miłością, tą kobietą, z którą zakłada się własną rodzinę. To z nią właśnie miał córki. Niewiele osób mogło wiedzieć o jego dość skomplikowanym życiu osobistym. A nawet jeśli widziało, to może gdzieś w skrytości ducha go podziwiało.
był zdolny do prowadzenia często podwójnego życia. Tak czy inaczej, tych jego elementów życiorysu, które nie były ciekawe, po prostu nie nagłaśniano. Jego romanse, tu przede wszystkim jego niezbyt udane małżeństwa. On faktycznie w związkach chyba międzyludzkich, w związkach z kobietami, prawdopodobnie nie uchodził za osobę współtworzącą jakiś związek partnerski. Raczej był osobą dość apodyktyczną, był osobą niedostępną. Józef uchodzi w PPS-ie za świetnego konspiratora. Drukuje robotnika, naczelny organ partii. Zdobywa farby do druku, kupuje duże ilości papieru do wydań liczących nawet po 2000 numerów. I robi to tak, by nie wzbudzać podejrzeń ani sprzedawców, ani szpiclów. Unika aresztowań. Dlaczego? Piłsudski był człowiekiem dosyć nieufnym w stosunku do współpracowników. Miał taki jakby dystans pewnej nieufności. No a myślę też, że zdawał sobie sprawę z tego, że czym mniej ludzi wie o jakichś rzeczach, tym bardziej sprawa jest pewna. Nie brylował jako taki właśnie działacz czy konspirator. W lutym 1900 roku dochodzi jednak do katastrofy. Żandarmi, którzy śledzili jednego z członków PPS-u, wtargnęli do łódzkiego mieszkania Piłsudskich, będącego jednocześnie drukarnią robotnika. Nie wierzyli własnym oczom, kiedy odkryli tam Józefa, którego szukali już kilka lat. Piłsudski trafia do 10. pawilonu warszawskiej Cytadeli. Czeka na wyrok. Kilka cel obok więziony jest Feliks Dzierżyński. Cela numer 26 to cela, w której Józef Piłsudski spędził 6 miesięcy spośród 8, jakie w ogóle było mu sądzone spędzić w 10. pawilonie. Jedyną możliwością wydostania się stąd było symulowanie choroby psychicznej. Został poinstruowany przez znanego psychiatrę warszawskiego Rafała Radziwiłłowicza, w jaki sposób ma to robić. Piłsudski był dość pojętnym uczniem. Zrozumiał, że ma symulować manię prześladowczą, okazywać objawy strachu przed różnymi osobami, zwłaszcza osobami w mundurach. W związku z tym odmawiał przyjmowania posiłków z rąk obsługi więziennej, która siłą rzeczy miała jakieś mundury. Władze wysłały go na leczenie do Petersburga, do szpitala świętego Mikołaja Cudotwórcy. Tak jakby nadal podejrzewały, że coś może się za tym kryć. Z tego psychiatrycznego szpitala w Petersburgu Józef uciekł do Galicji. W październiku 1901 roku przyjechał do Krakowa. W krakowskich kawiarniach, restauracjach spotykał się z działaczami niepodległościowymi i robotnikami. Szukał tych, z którymi odzyskałby dla Polski wolność. Na pewno nie był osobą, która całe życie spędza w kawiarni. On cenił sobie swój czas. Rozmowy kawiarniane, między innymi Jała Michalika była jedną z jego ulubionych kawiarni. Była to jedyna kawiarnia, Planada, czy pozostająca do dzisiaj jednym z znaków Krakowa, rynku krakowskiego, Hawełka. On tam bywał, nie tak często zapraszany na jakieś posiłki. Natomiast tutaj wiadomo, że była ta znakomita kawa, były słodycze, był łasuchem. Ponadto była tam gęstwina głosów, atmosfera niezwykła, potęgowana przez zapachy papierosów, prawda, fajek palonych, cygar, prawda, było gęsto, nie było widać tych sylwetek, więc atmosfera, którą odnajdujemy w zielonym baloniku, w rozmówkach Boja, świadectwach Przybyszewskiego, no kto nie bywał. Bywał Przybyszewski, ale w końcu jednym z kompanów Piłsudskiego jest Stanisław Wyspiański, który bardzo wspierał ideę walki o niepodległość. I to dosyć wcześnie, tworzenia formacji strzeleckich, paramilitarnych, wojskowych. W 1904 roku, po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, Józef wyjeżdża do Tokio. Nawiązuje współpracę z wywiadem japońskim. Kilka lat później jeszcze raz idzie na podobne ryzyko. Tym razem z wywiadem Austro-Węgier. Te kontakty w przyszłości ukrywa. Piłsudski miał swoją koncepcję, która da się sprowadzić do stwierdzenia, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. W związku z czym chciał tworzyć oddziały polskie w Japonii z jeńców polskich, tych, którzy byli rekrutami rosyjskiej armii. No i chciał też, gotów był dostarczać wszystkich informacji, które mogły szkodzić Rosji.
przywódcy na przykład irlandzki IRA w czasie I czy II wojny światowej współpracowali z Niemcami jako przeciwnikami największego wroga Brytyjczyków. Brali od nich pieniądze. Lenin brał pieniądze od Niemców. To, że Piłsudski brał pieniądze od Japończyków czy Austriaków, w tej sytuacji było to normalne, przyjęte i całkowicie dopuszczalne w środowiskach rewolucyjnych. Jeśli on budował pewną wizję, do tej wizji przygotowywał środki, a jednym z tych środków były organizacje strzeleckie w Galicji. One mogły tylko powstać za wiedzą i zgodą odpowiednich organów wojskowych austriackich. Nie uczynił niczego, wskutek czego można było postawić zarzut, że sprzeniewierzył się idei służby niepodległości, że działał wbrew interesowi narodowemu, bo takiego zarzutu postawić dzisiaj nie możemy. Piłsudski starał się tę współpracę ukryć. W takim szerokim rozumieniu publicznym byłoby to trudne do przyjęcia, dlatego po wojnie zrobiono wszystko, łącznie z rzeczą właściwie niewyobrażalną w międzywojennej Polsce, cenzurowaniem literatury wwożonej do Polski. Wspomnienia austriackiego szefa wywiadu Maxa Rongego były prohibitem w Polsce, nie wolno ich było do Polski wwozić, a nie posiadać. Więc to rzeczywiście ocenzurowano z legendy piłsudczykowskiej, którą tworzono za wiedzą i zgodą marszałka. On się sam nigdy nie uważał za agenta i obiektywnie był współpracownikiem, czy po drodze mu było przez pewien okres czasu z wywiadem austriackim, czy wywiadem japońskim. To mu bardzo ułatwiło życie, niewątpliwie. Bez tej współpracy nie byłby tym, kim był w roku 14 i w 18 także nie. Na przełomie 1908 i 1909 roku Józef organizuje zbrojne kadry późniejszej Armii Polskiej. Związek Strzelecki we Lwowie, Towarzystwo Strzelec w Krakowie i Oficerską Szkołę w Limanowej. Józef zostaje komendantem polskich sił wojskowych. Te jego kadry wkroczą na polskie ziemię na początku nadchodzącej wojny. Krakowskie Oleandry. Miejsce, skąd Piłsudski wyruszył po niepodległość dla Polski. To właśnie tutaj 3 sierpnia 1914 roku wygłosił płomienne przemówienie. Przypomnę, że było to jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i przemówienie Piłsudskiego świadczy o jego geniuszu wojskowym. I kiedy wymaszerowała stąd kadrówka, licząc na zwycięstwo nad Rosją, przekraczając granicę w Michałowicach, kierowała się wyłącznie słowami Piłsudskiego. Dopiero kilka godzin po przekroczeniu granicy wybuchła wojna. Kiedy walka o Polskę ze stworzonymi u boku Austro-Węgier legionami nie przynosi rezultatu, Józef rozbudowuje tajną polską organizację wojskową. Nie chce, żeby byli legioniści trafili do polskich sił zbrojnych, które w kwietniu 1917 roku miały przysięgać wierność Niemcom i Austro-Węgrom. Za odmowę przysięgi trafia na rok do twierdzy magdeburskiej. W listopadzie 1918 roku Niemcy zwalniają Józefa. 10 listopada przyjeżdża do Warszawy. Piłsudski przybył do Warszawy i objął władzę, która leżała, można powiedzieć, na ulicy, bo on mógł tylko zorganizować wojsko przeciwko Rosji, które nam zagrażała. Ja z moim ojcem wybrałem się na rynek, bo wszystko w Krakowie dzieje się na rynku. I żołnierze austriackich, majora Stawarza, austriackich mundurach, ale z biało-czerwoną opaską, kilofami pożyczonymi z salin wielickich rozbijali orła austriackiego na odwachu. Był to jak gdyby symboliczny akt kończący zabór austriacki. To widziałem na własne oczy, bo miałem 9 rok w listopadzie. To był żołnierz służby niepodległości. To był pewna jego idea. No, ktoś może powiedzieć bzik, prawda? No, jedni kochają to, inni kochają coś innego. On uważał, że sprawa niepodległości Polski, sprawa wyrwania się z niewoli, zakończenia, zamknięcia dziejów niewoli narodowej jest sprawą numer jeden. To wynika również z jego dumy osobistej. To nie była taka duma manifestacyjna, ale duma z tego, że jestem mocny wewnętrznie, mam silną wolę, jestem dobrze przygotowany do czynu zbrojnego, do czynu politycznego, do gry politycznej. Ziemia Kresowa wita wodza w uniesieniu i z radością.
Piłsudski musiał być w takim stanie psychicznym pełnym różnych sprzeczności, ale na pewno w stanie bardzo silnej gotowości i czujności. No, ma świadomość Piłsudski wielkości chwili i ma bardzo wyraźny plan działania. To wyraźnie widać. Często w polityce nawet wybitne jednostki w momentach przełomowych przypominają okręt pozbawiony steru, który tak się po tych falach historycznych kołysze, jak aktualnie wiatr zawieje. Piłsudski był statkiem, czy bardziej okrętem, który doskonale wiedział, gdzie płynąć. To nie jest monolityczna, że tak powiem, psychika w tym momencie, że to jest stan monolitu psychicznego, prawda? Tylko to jest człowiek targany różnymi bodźcami, sygnałami, prawda? Które czasami są sprzeczne. Na przykład grupy interesów się pojawiają, prawda? Pojawiają się na przykład grupy interesów politycznych, partie polityczne, prawda? W tym momencie on się stał człowiekiem, pod którego się wszyscy chcą podczepić. Ale jednocześnie bardzo ostro Piłsudski hamował zapędy swoich towarzyszy, zwłaszcza z Polskiej Partii Socjalistycznej, bo jego polityczni przyjaciele chcieli budować Polskę socjalistyczną, a Piłsudski wiedział, że Polska, jeśli ma być silna i mocna, to musi być Polską o prospołecznych rozwiązaniach, ale taką Polską bezprzymiotnikową, ani socjalistyczną, ani ludową, ani endecką. Piłsudski już jako naczelnik państwa zabezpiecza wschodnią granicę, zdobywa Wilno, zajmuje Kijów, chce, żeby Ukraińcy stworzyli swoje państwo. Nie udaje się to. Rusza kontrofensywa armii bolszewickiej, która dociera pod Warszawę. Przed bitwą Józef spędza kilkanaście wyczerpujących psychicznie godzin nad planami uderzenia na bolszewików. Piłsudski w bitwie warszawskiej, która jest rodzajem pamiętnika, pisze o straszliwych, potwornych, ponadludzkie siły, zmaganiach takich właściwie, które można porównać tylko do wielkiej improwizacji mickiewiczowskiej, samego z sobą w momencie podejmowania decyzji do bitwy, ustalenia planu wyjściowego do bitwy. Przy świadomości odpowiedzialności, że gra losami narodu na kilka pokoleń, a może na całą historię, losami Polski być może na zawsze, mając tą świadomość, musiał podjąć najbardziej trafną, stuprocentowo trafną decyzję. Piłsudski niejednokrotnie w takiej swojej narracji wewnętrznej, takiej w sobie, w takich rozmowach samych sobą, prowadził takie na przykład dialogi z różnymi przeciwnikami, prawda? Próbując ich jakby rozgryźć. Podejmowanie tego rodzaju decyzji to jest przepotworna odpowiedzialność. To jest coś, co potem ośmieszono, ale co trafnie oddaje konstytucja kwietniowa. Odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Najstraszniejsza forma odpowiedzialności, jaka może istnieć chyba. Bo na wieczność. Bardzo to ciężko przeżywał. Otóż jest rzeczą oczywistą, że jeżeli decyzję podjął, to potem był tak wyczerpany, że mógł się walnąć do łóżka i nie kontaktować z otoczeniem. W momencie, kiedy zdecydował się na przekroczenie Rubikonu, naprawdę nie musiał przesuwać batalionów. Mógł zrzucić to z siebie. W bitwie warszawskiej, w momencie, kiedy wydał rozkazy, także mógł schować się przed naciskami polityków, bo nie mógł, nie chciał, nie miał potrzeby im tłumaczyć, dlaczego to zrobił i co zrobił i jak zrobił. To jest właśnie postawa hazardzisty, który długo się waha, podejmuje decyzję, wybiera jakąś opcję, stawia na nią wszystko, a potem już tylko czeka na wynik, bo nic więcej nie może zrobić. Rzeczpospolita odparła bolszewików. Rodziła się demokracja i w grudniu 22 roku ginie Gabriel Narutowicz. Dla Piłsudskiego to cios. Nie tylko dlatego, że to on miał zginąć z rąk zamachowca. Razi go znieważanie prezydenta przez narodową demokrację Dmowskiego. Usuwa się z polityki do Sulejówka, do Aleksandry, córek Wandy i Jadwigi. W Sulejówku powstał ten film, gdzie jesteśmy obie z siostrą razem z ojcem i bardzo żywo się ruszamy. O ile pamiętam, to wtedy powiedziano nam, a filmy były jeszcze nowością, że to nie będzie fotografia, tylko ruchome. I wobec tego obie ruszałyśmy się tak żywo, jak to było pokazane. A to jest tutaj w Sulejówku dom.
rodzinny, w którym mieszkałyśmy obie z siostrą, z ojcem i z matką. Dom ten dla mojego ojca był właściwie pierwszym domem rodzinnym po wielu latach. Sulejówek był tym miejscem wytchnienia, był tym miejscem spokoju, kontaktu z bliskimi i z przyrodą. Były ścieżki w Sulejówku, jego ulubione. Od tyłu domu była taka ulubiona ścieżka, gdzieś chodził tam i z powrotem, pracował chodząc, myślał chodząc i odpoczywał chodząc. Aleksandra Piłsudska opisywała Józefa jako człowieka o dwóch różnych dłoniach. Lewej kobiecej, artysty i marzyciela. Prawej żołnierza i człowieka czynu. Dziś trudno zgłębić, kiedy Józef pokazywał swoją ludzką twarz. Trudno, bo swój wizerunek kreował często nie stroniąc od jawnej propagandy. Zostawił po sobie w dużej mierze to, w co Polacy mieli wierzyć. To ulubione miejsce marszałka, zwany jest gabinetem lustrzanym. Przez pewien okres tu, właśnie w tym pokoju znajdowało się jego biurko. Marszałek potrzebował wiele ciszy, wypoczynku, wiele spokoju. Tu też właśnie w tych chwilach odpoczynku ustawiał pasjanse. Od ich wyniku bardzo często decydował, czy pewne posunięcia, które miał wykonać tego dnia, będą realizowane, czy też nie. Był to człowiek, który namiętnie wierzył we wróżby. Przejmował się wróżbami. Całą karierę życiową przewidziała mu cyganka i wszystko się prawie sprawdziło. Człowiek, który przed podjęciem każdej ważnej decyzji politycznej stawiał pasjansa. Specjalnego pasjansa grup Napoleona. Ci, którzy cokolwiek się znają na kartach, wiedzą, że wychodzi rzadko. Piłsudskiemu, jeśli miało mu się coś udać, to grup Napoleona wychodził bez fałszowania. Piłsudski w okresie socjalistycznym bardzo chętnie grywał w preferansa. Preferans to był taki rodzaj brydża, gdzie kilka osób grało partie razem. W okresie późniejszym bardzo lubił grać w szachy, gdzie już potrzebował tylko jednego partnera. A potem stawiał tylko pasjanse, bo już nie potrzebował partnerów. To myślę, że to oddaje jakoś ewolucję tego człowieka. On był oczywiście coraz bardziej samotny, dlatego że miał coraz mniej partnerów do rozmów i też partnerów, którym ufał, że nie mają swoich interesów. Kilka osobowości spotkało się w jednej. Człowiek bardzo delikatny, subtelny, wrażliwy i z drugiej strony brutalny żołnierz, nawet chwilami może i żołdak. Był to człowiek, który z jednej strony był bohaterem wojennym i to nie tylko jako wódz, ale jako dowódca niewielkiej jednostki Brygady Legionu, który na czele swoimi żołnierzami walczył w bitwach. Z drugiej strony człowiek, który bał się, proszę sobie wyobrazić, myszy. Widzimy wyraźnie w piśmie, że Józef Piłsudski miał skłonność do depresji. Cały czas bronił się przed powracającymi nastrojami pesymizmu i smutku. Także to była taka jego bezustanna walka. Uwidocznione jest to poprzez takie schodkowe opadanie wyrazów. Na mnie niezwykłe wrażenie robi sylwetka Piłsudskiego, ponieważ on jest człowiekiem dziwnie przygarbionym. I jest przygarbiony nie tylko na tych zdjęciach, kiedy już jest osobą starszą, ale również wtedy, kiedy jeszcze jest młodym człowiekiem. Ma dziwnie zgarbione plecy, tak jakby coś na nich dźwigał. I teraz ten silny mężczyzna, wódz, zwycięzca, osoba walcząca, ma wysuniętą do przodu głowę. Wygląda tak, jakby właśnie dźwigał jakiś ciężar, być może ciężar odpowiedzialności. A z drugiej strony ta wysunięta do przodu głowa wygląda tak, jakby miał się za chwilę rzucić do ataku. Ta sylwetka kojarzy mi się właśnie z taką jego postawą. On właściwie nie upadał, doznając porażek.
on, kiedy czuł zachwianie, rzucał się do dalszej walki. To jest gabinet mojego ojca. To jest zdjęcie przedstawiające go przy pracy przed wojną. Było biurko z fotelem i zawsze było połączone z pokojem sypialnym. Dlatego, że ojciec pracował nocą, czasami do świtu. Ale w ciągu dnia wchodziłyśmy często do gabinetu ojca i nigdy nie było tego uczucia, że mu przeszkadzamy. Zawsze śmiał się i żartował z nami i brał udział w życiu rodzinnym. Ojcem był niesłychanie zaangażowany w nasze sprawy i bardzo lubił przywozić prezenty. I wszystko było połączone zawsze z jakimś żartem. Jak wyjeżdżał do Rumunii w celach zdrowotnych i w Morzu Czarnym zanurzył stożkę niebieską, która nie zczerniała. I na to jest dla córek dokument. Zawsze będąc, nawet z daleka myślał i czuło się jego obecność. Miał tą niezwykłą zdolność do bycia obecnym. Córki to były te kobiety, którym mógł okazywać ciepło, czułość, wobec których mógł być otwarty, wobec których nie musiał być postacią posągową. One dawały jakby możliwość otwarcia tej gamy uczuć, których nie okazywał innym ludziom. A druga sprawa akcentowania tej roli córek, które znajdowały się nawet przed szeregiem ministrów czy generałów, chyba ten właśnie aspekt świadczył o samym przekonaniu Piłsudskiego co do władzy politycznej. Że ta władza polityczna, w zasadzie poza nim samym, który jest zbawicielem narodu, niewiele znaczy. Że te wszystkie stanowiska, wszystkie apanaże, no to jest związane tylko z rozgrywaniem tego lub innego figuranta. Natomiast córki są zawsze przy nim. Co więcej, ten komunikat mówi, życie rodzinne jest rzekomo dla mnie ważniejsze od polityki. Co chyba nie było do końca prawdziwe, ale co mogło sprawiać tak korzystne wrażenie właśnie w ujęciu dziadek Piłsudski, później jego córki, a później dopiero wierchuszka polityczna drugiej RP. Miłość do dzieci przejawiała się wielką troską o własne córki, Wandzie i Jadzie. Nawet żona miała czasem zastrzeżenia, że zbyt rozpuszcza własne pociechy. W imieniny marszałka przychodziły delegacje z całego kraju, dorosłych i dzieci. Tu właśnie odbywały się specjalnie dla niego przygotowane przez dzieci przedstawienia. Dla dorosłych zawsze były papieroski, natomiast dla dzieci były zawsze słodkie poczęstunki, zawsze były cukierki. Marszałek był pogodny, uśmiechał się do nas, poklepywał, mówił, że będziemy przyszłością Polski, że będziemy kierować Polską, żebyśmy zawsze byli wierni Polsce. Jak się ogląda zdjęcia Piłsudskiego z dziećmi, to widać, że on się staje innym człowiekiem. Jest dobrym, miłym panem. Nie musi być silnym mężczyzną. Zmienia się wyraz jego twarzy. Zmienia się jego gestykulacja. Nie musi walczyć. Piłsudski brał dzieci na kolana, witał się z nimi, głaskał je po głowach, a przecież sam nie pozwalał, aby obcy się do niego zbliżali. Krawiec nie mógł wziąć z niego miary, czyli no, była jakaś obsesja chronienia własnej osoby. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę,
gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe, chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, którym na pewno pomyślą, że tatuś z niebie gdzieś za trąbą wchowanego się bawi. Opowiadał bardzo dużo właśnie takich wesołych historii. Tematów trudnych się nie poruszało przy stole. I nie przy, prawda, nie przy dzieciach. Pamiętam, jak nam pokazywał kiedyś, imitując nas, jak my będziemy, pojedziemy na odsłonięcie pomnika Lisa Kuli, na które nie mógł pojechać. I udawał nas, to znaczy, że będziemy składały kwiatki, oglądały się niepewnie, czując się nieśmiałe. I to z osobowością ojca by pan tego nie łączył, a robił to w tak zabawny sposób, że myśmy się z siostrą zaśmiewali. Józef w okresie sulejowskim szykował zamach stanu, by, jak uważał, ratować Polskę przed rozpadem. Starał się wtedy, jak zręczny propagandista, pomniejszać wartość Sejmu, by zjednać Polaków do swoich niedemokratycznych zamiarów. To wtedy padały publicznie brutalne słowa jak fajdanis poslinis, zafajdany poseł. Józef nie spodziewał się, że w bratobójczych walkach zginie 379 żołnierzy i cywilów. Wierzył, że prezydent Wojciechowski, jego dawny towarzysz z PPS-u, 12 maja 26 roku odda mu władzę podczas słynnego spotkania na moście Poniatowskiego. Mylił się. Obudził nas terkot sam karabinu maszynowego pod naszymi oknami, tylko nie wiem dokładnie, czy to byli żołnierze stojący po stronie Piłsudskiego, czy Wojciechowskiego, czyli prawdziwego rządu. Piłsudski właściwie stanął w obliczu dyktatury. W piśmie wyraźnie widocznie jest, że był osobą krytyczną w stosunku do siebie, jak i do innych. Był nawet bezwzględny. Był tak zdeterminowany osiągnięciem celu, że skłonny był nawet do działań niezgodnych z prawem. W końcu ma odsunąć legalnie wybranego prezydenta. Chce odsunąć legalnie wybrany Sejm i rząd, który odpowiada przed Sejmem, czyli z punktu widzenia prawa krajowego, międzynarodowego, jest to działanie nie do przyjęcia, nie do obrony. Jest to po prostu zamach. Zbrojne przejęcie władzy, która z punktu widzenia prawa jej mu się nie należy. Przewrót majowy był taką ferią pomyłek. Piłsudski nie liczył, że zakończy się starciem zbrojnym i przelewem krwi. Piłsudski uważał, że jak powie Wojciechowskiemu, że armia się buntuje, to Wojciechowski, który nie był zwolennikiem Ziemia Piasta i nie chciał rządu Witosa, odda mu władzę. Piłsudski oczywiście boleje nad tym, że tyle osób zginęło, niemniej z punktu widzenia celu, jaka była sanacja Rzeczpospolitej po przeprowadzonym zamachu, w jego przekonaniu się opłacała, że teraz kraj staje na nogi. Doszło do krwawych walk, co zresztą, jak wskazują relacje z tego okresu, całkowicie załamało Piłsudskiego, bo już był przekonany, że przegrał wszystko. Działali jego najbliżsi współpracownicy, którzy już się nie mogli cofnąć i którzy już przygotowywali, tak powiem, wydawali rozkazy w imieniu Piłsudskiego i tak dalej. Dopiero jak się okazało, że jednak przeszli przez most Kierbedzia i są na placu zamkowym i już, tak powiem, tam są walki, no to jak Piłsudski się odnowił, jeśli tak można powiedzieć. Wiele decyzji Piłsudskiego wynikało z takich bardzo silnych emocji, na przykład z niecierpliwości albo ze wściekłości. Być może przewrót majowy był właśnie wynikiem tak silnych emocji, jakie on przeżywał. Czyli
Był to impuls, była to ogromna siła napędowa. Zaraz po zamachu w majowym okazał się wspaniałomyślny wobec pokonanych. I to też zostało w społeczeństwie dobrze przyjęte. On wygłosił mowę ku czci ofiar zamachu. On awansował nawet niektórych generałów, którzy pochodzili z obozu rządowego, na przykład generała Andersa. Więc ta wspaniałomyślność człowieka, który dochodzi do władzy, a nie mściwość, nie uczucia negatywne, w sposób naturalny związały część środowisk, czy wywołały w części środowisk sympatię w stosunku do Piłsudskiego. Dyktatorem bezkrwawym, był dyktatorem łagodnym, a nie krwawym tyranem, jak to wielu jego współczesnych. W Polsce można było robić wszystko, nawet niestety być komunistą i głosić komunistyczne poglądy. Pomstujemy na twierdzę brzeską. Rzeczywiście haniebny i bardzo, bardzo przykry epizod, ale potem był proces brzeski, który de facto miał znaczenie humanitarne. Chodziło o to, żeby tych ludzi, którzy są zagrożeni, musieli być zagrożeni dzięki swojej działalności antypaństwowej, wysokimi karami więzienia, po prostu zmusić do wyjazdu z kraju na polityczną emigrację. Piłsudski nie chciał mieć więźniów politycznych. Ceną było coraz dalsze odsuwanie się od nawet ludzi bliskich, od otoczenia, coraz dalej idąca, coraz głębsza, coraz bardziej gorzka samotność, coraz bardziej posępne perspektywy, które mu się nasuwały. Bo zdawał sobie coraz głębiej sprawę, że nie zdołał wychować następcę. Na przysiężenie pierwszego gabinetu pomajowego. Ludzie wierzyli w autorytet Piłsudskiego. Wierzyli mu jako temu, który stworzył Polskę nową. Przecież to był fakt, którego się nie można wyprzeć ani zaprzeczyć. Jego autorytet pokrywał wszystko. To nie ulega wątpliwości, że z osobą Piłsudskiego związane było to wyobrażenie. Bez niego nie byłoby Polski. Piłsudski to był wojak, to był żołnierz. To byłoby krzywdzące, że Piłsudski był jakimś takim człowiekiem opętanym pewnym imperatywem rządzenia. Myślę, że chciał tej władzy i w 18 roku, i w 26, bo był przekonany, że nikt poza nim nie ma recepty na pomyślność Polski. Piłsudski ma pełnię władzy, ale nie korzysta z tej władzy, tylko ceduje, oddaje tą władzę częściowo Sejmowi, którego nie rozpędza przecież, któremu pozwala wybrać prezydenta. No ale nie łudźmy się, władza jest w jego rękach, całkowita. On zaczyna budować świadomie, celowo kult państwa jako najwyższej wartości, nie narodu, tylko państwa. I na czele tego państwa stoi on sam. Gdyby nie jego geniusz, to Polski nie było, czyli niepodległość równa się geniusz. Czyli dopóki jest geniusz, to Polska nie jest zagrożona. Są nawet takie rysunki pokazujące Piłsudskiego, którego namaszcza jakby, namaszcza Bóg Ojciec, prawda? Że Bóg Ojciec zsyła na niego swoją łaskę i chroniając Piłsudskiego, Bóg Ojciec ochrania również Polskę. Nie tyle, że to jemu sklebiało. Ja sądzę, że to on uważał, że jest to potrzebne ze względu na konieczność budowy silnego państwa. Piłsudski zawsze komunikował prostotę. Te jego zachowania nie były wieloznaczne. One mówiły wręcz ewangeliczne. Tak, tak, nie, nie. W sytuacjach niezwiązanych z wojskiem jego gesty polegają na zasalutowaniu, na podaniu ręki. Bardzo krótkie, takie proste gesty, prosty język ciała. W piśmie uwidocznione jest, że marszałek Piłsudski dużą wagę przykładał do tego, jak odbierają go inni. Chciał być dobrze postrzegany, a przede wszystkim chciał czuć się potrzebny.
Chodziło mu o wykreowanie takiego ogólnego wizerunku potrzebnej postaci. Coraz bardziej się kształtuje w nim to przekonanie, że wyrasta ponad tą polską szarość, przeciętność bardzo wysoko i że jednak patrzy na Polskę z perspektywy orła. Jest bardzo charakterystyczny taki cytat, do którego Piłsudski się odwoływał, ze Słowackiego, mówiący o gnieździe orła górującym nad morzem przeciętności. Nie pozwalał innym zbliżać się do siebie. Dlaczego? Bo być może okazałoby się wtedy, że jest z krwi i kości jak inni ludzie. A on miał być postacią posągową. Tak się kreował. Piłsudski to był wizerunek polityka w stylu wash and go. On faktycznie był i dla wojskowych, i dla rodzin, i dla arystokracji, i dla robotników, no bo przecież w dawnych czasach był rewolucjonistą. Piłsudski faktycznie, pokazując się czy to ze swoimi córkami, czy na terenie swojej posiadłości, był jak taki oswojony, najedzony lew. On również wtedy komunikował pewnego rodzaju cechy lidera. Druskiniki. Co roku marszałek Józef Piłsudski przyjeżdżał tu leczyć się. Ale trudno nazwać to leczeniem się, bo marszałek nie lubił lekarzy, unikał po prostu ich, unikał leków. Raczej przyjeżdżał tu odpocząć, podyszeć świeżym powietrzem, popatrzeć na Niemen. I jedyne, co jeszcze tolerował, to były kąpiele, o właśnie w tym zakładzie wodoleczniczym. Tu zażywał kąpieli solankowo-borowinowych. Kierowniczką tego zakładu była lekarz, fizjoterapeuta Eugenia Lewicka. Piękna kobieta, dobry specjalista i tak się zapoznali. Eugenia miała 28, Józef 57 lat. Mówiono o niej Kamea z racji niebanalnej urody i szczupłej, atrakcyjnej sylwetki. Przeniosła się do Warszawy. Przekonała Józefa, by założył Akademię Wychowania Fizycznego. W 30 roku wyjechała z nim na Maderę. Po tej podróży miało dojść do ostrej rozmowy Eugenii z Aleksandrą Piłsudską. 4 miesiące później doktor Lewicka popełniła samobójstwo. Na mszy żałobnej podczas pogrzebu pojawił się Józef. Józef lubił defilady także dla ich propagandowego znaczenia, ale ta ku czci Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1933 roku była doprawdy niezwykła. Miała być pomostem do miejsca, jakie Józef zaplanował dla siebie po śmierci, do Wawelu. To, co dał Europie, Polsce Jan III Sobieski, wiązało się z cnotami wojennymi, wojskowymi. Silne państwo, bo silny przywódca, i znakomity dowódca, prawda? I w rolę tego dowódcy wciela się Józef Piłsudski. To jest Jan IV Sobieski. To był rok 33. Ja poszedłem na ulicę Grodzką, by zobaczyć marszałka i mówić brawo. Nie ja jeden. To były gromady, które to robiły. No, to było uosobienie wielkości Polski. Wzdłuż alei 3 maja był szpaler z delegacjami, które zjechały do Krakowa na tą rewię i ze sztandarami, z pocztami sztandarowymi. Ja wtedy miałem 5,5 lat, byłem z ojcem na tej rewii, jakoś się ojcu wyrwałem i przebiegłem przez ten szpaler tych pocztów sztandarowych i jeden z tych stojących w tym poczcie wziął mnie do góry, podniósł. A co ty tutaj robisz? Ja mówię, chciałem marszałka zobaczyć. A on mówi, tam właśnie na trybunie. No i z daleka go widziałem. Był ubrany w płaszcz, błękitny płaszcz, przypasany wstęgą virtuti militari na piersiach. No i oczywiście w maciejówce, w czapce. I stał przygarbiony i przyjmował tą rewię kawalerii. Kawaleria, bieg, tempo, ruch, naturalna scenografia. W tle wieże Wawelu, kościoła Mariackiego, kopiec Kościuszki. To miejsce Błoniaz jest otoczone największymi symbolami narodowymi, państwowymi. Kultem wodzów, kultem królów.
I Wawel właśnie to on cały czas jest właśnie obecny. Aplauz był niesamowity. Oklaski, krzyki, wiwaty. Niech żyje Piłsudski, o, niech żyje marszałek. Tak. Wojsko się pokazało przed marszałkiem. Wiedzieli, że to jest jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia rewia, kiedy się pułki prezentowały przed marszałkiem. Nie mamy dokumentów i chyba mieć nie będziemy. Dokumentów przekonujących, kiedy naszą myśl o Wawelu, prawda? Zasługiwał w pełni na Wawel. Był tym, który przyczynił się w sposób decydujący do odzyskania przez Polskę niepodległości. A jeśli już na to patrzeć, to na Wawelu jest też paru królów, którzy byli, powiedziałbym sobie, dosyć marni, więc to nie jest tak, że tam są najlepsi królowie, tylko tam są po prostu królowie. On chciał postawić sobie pomnik po śmierci, dlatego żeby Polacy mieli na kim się wzorować. Piłsudski przeczuwał, że Polska jest między nazistowskim młotem a bolszewickim kowadłem. I chyba chciał po śmierci jeszcze wpływać pozytywnie, póki to możliwe, czy jeśli to możliwe w ramach takiego wielkiego symbolu, na rzeczywistość polityczną. Chyba tak naprawdę jego życie było cały czas dążeniem do tego, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco silnym mężczyzną, czy jest prawdziwym mężczyzną, a potem, czy jest dobrym wodzem. Nie miał stuprocentowej pewności, dlatego musiał działać, dlatego musiał walczyć, musiał po raz kolejny zwyciężać. Ale żadne kolejne zwycięstwo nie przynosiło ukojenia. Potrzebował czegoś jeszcze. On potrzebował natrwale dowodów, które potwierdzałyby, że rzeczywiście jest tym, kim chciał być. Zima 35 roku. Najcięższa w życiu Józefa. W lutym na cmentarzu w Wilnie pożegnał jeszcze swoją ulubioną siostrę Zofię Kadencową. W kwietniu Józef usłyszy z ust wiedeńskiego profesora Weckenbacha wyrok. Wyniszcza go śmiertelna choroba. Nowotwór wątroby. Nieuchronnie zbliżała się największa w dziejach Rzeczpospolitej żałoba i pogrzeb, jakiego dotąd nie było. Józefa żegnały miliony Polaków. Ten pokój, który za życia wódz najbardziej lubił, stał się jednocześnie świadkiem jego ostatnich chwil. I tu właśnie, w tym pokoju, stanęło łóżko, na którym zakończył swój pracowity żywot 12 maja 1935 roku, dokładnie o godzinie 20:45. Po śmierci marszałka postanowiono, że ciało jego zostanie zabalsamowane i zgodnie z jego życzeniem został wyjęty jego mózg, który marszałek chciał przekazać po śmierci dla celów naukowych, dla Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zostało zabalsamowane serce, które miało w przyszłości spocząć w grobie u stóp jego matki na Rosie. Ciekawy jest ten, mówiąc mało delikatnie, podział ciała Piłsudskiego dokonany w jego ostatniej woli. Tutaj mózg, tu serce. Dzisiaj dla nas może to brzmieć nawet trochę wręcz z pogranicza horroru, ale Piłsudski chyba doszedł do przekonania przez te wszystkie lata, że jest osobowością tak wielką, że w tym jego mózgu musi być coś charakterystycznego. Mózgu, który mógłby okazać się później, po śmierci jeszcze w badaniach, zupełnie nadzwyczajnym odkryciem. Widocznie Piłsudski wierzył również w swój geniusz po śmierci. Naukowcy nie odkryli jednak nic niezwykłego. Mózg Józefa we wrześniu 1939 roku zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach ze specjalnie wybudowanego dla niego w Wilnie mauzoleum. Do dziś nie został odnaleziony. Myśmy byli w Belwederze. To była sala zaciemniona.
postać marszałka oświetlona takim jakby reflektorem z góry i był widoczny w całej swojej postaci. Nie było, jakbym powiedział, znaku śmierci na twarzy marszałka. Na nas właśnie zrobiło wielkie wrażenie, że cisza, ciemno. Wielki przywódca, czy przywódca uznany za wielkiego, nie może tak po prostu zniknąć. On odchodzi. Także jest konieczność wręcz wizerunkowa, żeby legenda przedostała się do mediów, wyeksponowania jego ciała. To jest pożegnanie całego narodu, całej społeczności z tym wielkim przywódcą. Do dzisiaj jeszcze słychać od starszych ludzi taką frazę, że nie tyle spotkałem się z Piłsudskim, ile byłem na jego pogrzebie. Byłem w tym tłumie, który to widział. Także sam pogrzeb przenosi się w sferę legendy. Imponujący pogrzeb, jakiego Rzeczpospolita nigdy nie widziałem, który był też pewnym majstersztykiem propagandowym. Piłsudski był współautorem scenariusza tego przedsięwzięcia. Miał wizję tego, jak ta uroczystość ma wyglądać. To nie było tak, że umiera i nagle jego współpracownicy nad tym myślą. Byłem na rogu Wiśny i Świętej Anny i Rynku i mogłem bardzo dokładnie widzieć. Był Göring, był Foch. No, premier pruski Göring był pierwszą osobą w tym pochodzie. Przecież zdawano sobie sprawę, że odchodzi z widowni historycznej człowiek, który odegrał w dziejach Polski istotną rolę. Cześć, jaką otaczaliśmy Józefa Piłsudskiego za jego życia, wzmaga się dziś i potężnieć będzie w Polsce z godziny na godzinę coraz stokrotni. Podziemia Wieży Srebrnych Dzwonów to miejsce ostatecznego spoczynku marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Trumna była doskonale widoczna, widać było marszałka ubranego w popielaty mundur z maciejówką, tak jak go zabalsamowano tuż po jego śmierci. Oddechy ludzi oddających hołd marszałkowi spowodowały, że powietrze stało się bardzo wilgotne i bardzo zanieczyszczone. Główny balsamista, czyli major Kalciński, wielokrotnie przeprowadzał poprawki balsamowania, udawał się w tym celu do Włoch, do Szwajcarii, gdzie zasięgał porad najlepszych specjalistów od procesów balsamowania. W 1939 roku na kryształową trumnę nałożono metalowy pokrowiec i od tego momentu nikt więcej nie widział ciała marszałka Piłsudskiego. Cmentarz wojskowy na Wileńskiej Rosie. Tu spoczywa serce pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i prochy jego matki Marii Zbilewiczów. Chciał, żeby jego serce, prochy jego matki leżały wśród żołnierzy, którzy w 1919, jak się wyraził marszałek, rzucili mu Wilno pod nogi, wyzwolili miłe miasto marszałka od bolszewików. Jednocześnie wierzył, że jego serce, złożone tutaj na Rosie, będzie biło dla Polski, będzie biło dla Polaków wielu pokoleń. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za 3 grosze. Powiadają, że to jest uwiecznienie. Gdy więc moja pusta myśl
łączy te trąby z wiecznością, chciałbym zawsze, by głos ten jedną piękną prawdę krzyczał. Prawdę o śmierci. Żywiołem szczęście jest śmierć, a gdy wam teraz do śmiechu lista się układają, śmiejcie się do woli, że ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia.